Hej, cześć, witajcie, moi drodzy trackerzy, można tak powiedzieć. Dzisiaj będę nagrywał właśnie odcinek z gry, no, American Truck Simulator. I dzisiaj właśnie wam pokażę, tak jak wspominałem, w materiale z gry Jotun. I tutaj pokażę wam właśnie, jakie mam dodane mapy do Coast to Coast. No tutaj jest, o tak, w sumie dodany jest sam Coast to Coast. O tak, cyk, o tak, sam Coast to Coast, co nie? I jak się nie mylę, dotąd lub do tego miasta. I on jest tak... Montreal tu już jest w tym chyba, w Kanadzie właśnie. Jeżeli się nie mylę, to tak będzie. I chyba o tak będzie. Bo tu jest reszta dodana, już jest... Tu się zwie ta mapa Canadream, czyli Kanada, aż dotąd. No tu pokazuję jeszcze Alaskę, ale niestety nie ma. Plus... później pamiętam, że dodawałem... Meksiko, czyli Meksyk, tak, on jest właśnie zrobiony, czy stworzony, coś takiego właśnie i dotąd. Następnie dodałem sobie jeszcze, to już dawno było, mapę ATMX. ATMX to będzie dotąd, o tak, trochę sobie tu pozwiedzałem, no, prywatnie, tak można powiedzieć. To jest mapa ATM, żeby się nie żeby was nie oszukać, to jest ATMXMR, jak się nie mylę. Tutaj to się zwie o ta mapa, no coś o stąd, o tak, o ten kawałeczek, MonCamX. I dzisiaj sobie pojedziemy właśnie, tak myślę, szybki zleceń, bo chcę sobie potestować. Zaraz, bo mi się to będzie... Właśnie, jak zwykle musi mi się tutaj przez chwilę zaciąć. Pojedziemy sobie tutaj trasę. Tak sobie myślę, może tym... ciągnikiem Internationalem LT, tylko mi się tutaj mówię, wczytuję, ale ja sobie tak myślę, na nie, tutaj są błędy występują, bo jak jechałem do miasta, jak dobrze pamiętam, do Bostro, prywatnie, co nie, poza nagrywaniem, błędy są, powiem, koszmarne błędy są, no niestety, ale ja wam pokażę w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie jakaś trasa do w te rejony, bo ja tam w ogóle jeszcze nie jeździłem samemu. Ostatnio właśnie tutaj zwiedziłem to miasto Mapimi. Ono jest, powiem, troszeczkę to miasto, zwłaszcza o w tym miejscu, tam jest takie, powiem, za przeproszeniem, za dupie i takie błędy tam występują. Ja się przestraszyłem aż, ja myślałem, że wpadam pod mapę, a okazało się, wiecie co, jest taka droga polna, w sumie to kilka dróg polnych, tak patrzę, kilkanaście takich samochodów policyjnych, co nie, tak się zastanawiam, co tam się dzieje, co tam się stało, a to jest jakieś umarłe miejsce, takie w ogóle zbugowane, bo ono jest właśnie zbugowane. Troszeczkę mi się nie podobało to miejsce, tak sobie tutaj patrzę, tak myślę, co, gdzie, czy będzie trasa właśnie w te rejony, bo bym chciał sobie trochę tu, powiem, no po... Nie, tam daleko nie będę jechał, nie, tylko widzę, nie ma,
ciekawej trasy w ogóle tutaj. A ja nie będę tutaj właśnie, a może by sobie. Wiecie co? Weźmiemy sobie jednak, tak widzę, tutaj nie mam odkrytego miasta Ebano. Nawet nie, tu mam odkryte. Weźmiemy sobie szybkie zlecenia, co nie? Internationalem jedziemy sobie LT z tamtego roku. Zobaczymy, jak ta ciężarówka się sprawuje. Pierwszy raz ją testuję, od kiedy ona się w ogóle pojawiła z modyfikacji. Jeżeli chodzi o mój kontroler, jest to oczywiście Driving Force GT. No, tak się prezentuje ten International. Ja sobie go odpalę. O, nawet ma LEDy. Troszeczkę. Czekajcie. Czasem mi się tutaj, powiem wam, buguje, ale. Aha, sobie tak z takim ładuneczkiem pojedziemy. Dobra. I zobaczymy. Zobaczymy, jak on się sprawuje. Bo pierwszy raz mówię, tak jak powiedziałem, jadę nim. Zobaczymy. A ty co się. Ej! Gościu! Na co ty czekasz? Na co ty czekasz? Panie! Widzę, się zmęczyłeś. Podobają mi się tu, powiem wam, koszmarnie światełka. Kurczę, podobają mi się. I nawet w ogóle naczepa fajna jest. Dragon. Kurczę, ciekawe. Powiem, że te ładunki to są wzięte, jak się nie mylę, z tego są wzięte. Trailer od Jay-Z Cata właśnie. Fajny ładuneczek, nie powiem, że nie. Mini gabaryt. Dobrze, my sobie tutaj wrócimy. Wrócimy sobie. O, czekajcie, bo widzę, że chciał do tyłu jechać już. Tutaj mamy ile? 207 km niecałe. Dobrze. Będzie słychać najprawdopodobniej kierownicę, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie materiał ten z gry American. Fajne dźwięki ma. Ja tutaj sobie troszeczkę nie będę odzywał się i posłucham samemu. Tu powoli będę jechał jednak, bo mi kurczę cała kierownica drży i to jest troszeczkę denerwujące. No ale cóż, nic nie poradzę. O, ja tu kiedyś w tym miejscu, jak dobrze pamiętam. Oho, kurde, niedobrze, niedobrze. Ja sobie tu zwolnię trochę, bo nie wiem, jak tam w ogóle wygląda sytuacja. Ja może troszeczkę się oprzę, żeby tam nie. Bo i tak mam mikrofon przy słuchawkach, to wiecie, mi tam jest wygodniej. Nie muszę się chylać tam, że jak na przykład mam takie jak. No, mikrofon jak Blue Yeti, czy tam wiecie o co chodzi. I ten. Ładne miejsce mi się podoba, oto koszmarnie mi się podoba to miejsce. Jak ja pamiętam, tutaj w nocy jechałem, to aż się przestraszyłem. Co tu się dzieje? Ja sobie może przybliżę fotel bliżej, ale widzę. Może będzie lepiej, kto wie. Dobrze, my sobie tutaj jedziemy. Kurczę, mówię, tu ciężko, powiem, kierownicę utrzymać. Bo ja sobie tutaj włączyłem. Zaraz wam tu. Ja tu zaraz wam. Widzę, tutaj się coś zbugowało w tej ciężarówce. No ale nic nie poradzę w sumie. No powiem tak, ja sobie zobaczę tutaj. Co? Takie spalanie malutkie? Ja sobie tutaj pozwoliłem włączyć opcję kontrolery oczywiście i siła sprzężenia. Zaraz to zobaczę, bo ono, pamiętam, że ono ciężko chodziło w ogóle. Ale widzę, coś się nie zapisało. Dobra, ja sobie tutaj. A, dobra, już wiem. Bo to. Ja sobie ustawię z powrotem tak jak było. Tylko.
Dobra, ja sobie to zostawię tak jak jest tu w sumie. Dobra, jedziemy sobie dalej. Czy dalej? Kontynuujemy. Podróż w lasach. Widzę, się ściemnia. Co ja wam tu jeszcze powiem? Tak jak wspominałem w materiale z gry Jotun, tutaj i najbardziej, czekajcie, bo coś mi tu kurde widzę pod górkę, ciężko będzie mi jechał mój internationalek. Zaraz, na czym ja tu skończyłem? Jedziemy tutaj właśnie do tego miasta, jak to się zwało, już zapomniałem, to Ebano, do spedycji John Deere, do marki traktorów. Widzę, tu się coś stało. Co ja miałem mówić? Właśnie, widzicie, zapomniałem już. Czekajcie, bo coś mi tu kurde, już ciężarówka zaczęła zatrzymywać się. Mówię, z tych takich dróg polnych to ciężko wyjechać. Nie jest łatwo, nie, nie, nie. Czekajcie, bo zaczęło mi już szarpać. Mam nadzieję, że żadnych błędów nie będzie po drodze. Ale mi spalanie podskoczyło. Czekajcie, sobie tutaj myszko pozwolę sobie przesunąć i no rzeczywiście 61 2, no 60. Co ja bym chciał powiedzieć tutaj wam właśnie? Myśl już, no jak to się mówi, zapomniało się, co nie? Myśl, co chciałem powiedzieć. Nie wypada tak na materiale, co nie? No jak na przykład, co nie, pierwszy raz, tak jeszcze wrócę do tego coast, do mapy Coast to Coast, czy z modyfikacji właśnie, jak pierwszy raz właśnie odpaliłem, to aż powiem, zdziwiony byłem, tylko właśnie ja już nie pamiętam, oś kurczę, ale będzie, powiem tutaj, nie będę sobie zapalał tu światełek, nie, jak sobie pierwszy raz odpaliłem właśnie tę mapę Coast to Coast, to aż no zdziwienie miałem, co nie? Jakie to duże i w ogóle. Oj, widzę tutaj, kurde. Widzę, będzie ciężko. O cholera, czekajcie. Niedobrze, niedobrze, mówię właśnie. Dobra, tu sobie zrobimy. Za duża naczepa jest, wiecie, do tego ładunku, ale no nic nie zrobię, co nie? Tylko właśnie jeszcze tutaj mam błąd z tym wyświetlaczem tutaj. No to jest GPS najprawdopodobniej. Ej, mówię, tu ciężko wyjechać z tego. Bo zaczyna drżeć i tu pewnie będzie słychać na nagraniu, jak coś za to przepraszam. No ale może nie będzie wam to tak przeszkadzać za bardzo, kto wie. Bo mi tam nie przeszkadza to. Nasz klient już się spodziewa. Tu widzę niezłe zlecenie. Czekajcie, sobie może tu pozwolę światła włączyć dłuższe. Dobra, wyjeżdżam już z tej spedycji, z Sartaku. Oj, czekajcie, sobie tu pozwolę. No i muzyka będzie mi przeszkadzać, no niestety. Dobra, tu sobie pozwolimy zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie. Jeszcze silnik zgasł, no. Świetnie. Co to zaczęło pykać? Czekajcie, czy coś tu jedzie? Nic nie jedzie, dobra. W końcu można sobie przyspieszyć, przygazować. Tak jak już powracając jeszcze do tego coast, pamiętam,
kiedyś jeszcze tak, bo to już 2 lata jest, tylko jak istnieje, może nawet więcej w sumie, ciężko mi powiedzieć, bo ja to odkryłem w 2018, tę mapę pamiętam, właściwie pod koniec 2018 roku. I właśnie tak do tej pory sobie jeżdżę na niej. Testuję sobie przeróżne... Czekajcie. Mocno chyba... Czekajcie, zapomniałem włączyć kierunkowskaz. Nie ten kierunkowskaz, panie. I... Tak do tej pory sobie jeżdżę, wiecie, ja tam różne sobie robię trasy, co nie? Przeróżne, tam 3000, 4. No teraz tu sobie biorę takie krótkie, żeby tam na odcinku je zrobić. Żeby tam nie... Co zobaczę? Aha, tu mam drogę taką, dobra. I tu czasem powiem też tak, troszeczkę jest błędy wyskakują właśnie na GPS-ie, czy tam nawet tutaj jak jest ten GPS w tym dolnym rogu, ta większa mapka co tam pokazuje, czasem nie pokazuje tego ogranicznika właśnie, ile można jechać i w ogóle te... Oj. Nie za bardzo, nie lubię właśnie tutaj za bardzo takich, no, zakrętów, wiecie. No ale nic nie poradzę. Niestety są takie zakręty wszędzie w Ameryce. Ale z drugiej strony, w dzień fajnie się jeździ, powiem, po tych drogach tutaj, zwłaszcza na Meksyku. Mi się właśnie tutaj podobają takie... Zrobiona ta droga jest... Zwłaszcza przy zakrętach. Jest tak fajnie zrobiona tutaj. W dzień fajnie się jeździ. W nocy powiem kijowo się jeździ. Czemu ty hamujesz tu? Ojajaj. Aha, tu pokazuje mi do jak... A, dobra. No, powiem tak, sporo tutaj stworzyli tych miast. Kiedyś było, powiem, tego mniej, ale coraz z aktualizacją jest coraz więcej tych miast właśnie się pojawia. Jeszcze można sobie dodać między innymi właśnie ten ATMX na przykład, czy tam jeszcze ten Moncam, no. I jest, powiem, więcej kilometrów do zrobienia. Można sobie tutaj, jeżeli tam używacie, nie wiem, Traxbooka, można sobie przedłużać się trasy. Czy ile się tam chce, to nie. Trzeba sobie przeliczyć właśnie, na przykład, daję przykład 6000 razy 1,25 i tam będzie ten wynik właśnie, ile można sobie przedłużyć. Ale niestety w aktualizacji właśnie poprzedniej zrobili coś takiego, że nie przejedziesz tyle. Nie przejedzie tyle jakikolwiek gracz. Możesz być ty, może być ten, może być ona albo on. O, widzę tu coś się dzieje. I może to dobrze z drugiej strony, może źle. Mi się tam, powiem, podoba. Bo niektórzy, powiem, na Traxbooku hakują, oszukują. Znam takich ludzi, którzy mieli bana na kilka miesięcy, zwłaszcza ci ludzie zagraniczni. I trochę to jest, powiem, głupie, co nie, bo oszukiwanie, no wiecie, na przykład hakowanie kasy w
w grze, co nie, no fajne to, co nie jest, ale z drugiej strony całemu można też sobie zarobić tam te kasę za pomocą tych ładunków, przełożenia ładunków. Ja tak robiłem do jakiegoś czasu, ale później tak sobie myślałem, a użyję sobie Cheat Engine do tego i do tego. Sobie tutaj kasę dodam czy coś. I widzę, daje ciężarówka tę radę, ale nie tak jak chciałbym. No ale powiem tak, ja tu nie będę. Zaraz, bo tu. Wow. Ale by było. Jesteśmy w miejscu Ciudad Walls. Mówię, te miejscowości są tak jeszcze tak wracając do tych miejscowości, są troszeczkę dziwnie. Można sobie tutaj pozwolę wyprzedzić tego bota. I ten, teraz tak, jedziemy sobie na ten pas. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie trzeba, nie będzie zwężki, ale chyba nie będzie. Nie. Czekajcie, bo żem kurde przyhamował. O! Czasem tu trzeba się pilnować, powiem, na tych rondach. A ronda to co najgorsze, powiem tutaj. Bo one są, te zestawy, bardzo dłuższe niż tutaj, niż w Europie. I no właśnie, te ronda to co powiem, dobre są, co nie fajne. Ale mówię, są. Ojajajajaj. Właśnie, tu mówię, tutaj trzeba uważać na tych rondach, bo tu nie wiadomo na jaki zjazd zjechać i w ogóle. Niektórzy tutaj umią, co nie, jak. Zwłaszcza tutaj wujek Bochum tam wie o co, wie jak na przykład zjechać, na który pas i w ogóle. I ten, jeszcze wracając tutaj do modyfikacji, jakie mam, to między innymi Kenworfa K100, Kenworfa W900, dobrze mówię, W900, z taką dużą, sobie tu ustawię tempomata. Dobra, niech sobie będzie tak tempomat, a ja tu będę musiał zwolnić i tak. O, te zakręty to są troszeczkę złe, ale jakoś daje radę, powiem, no z tą kierownicą. Lepiej jest, powiem, niż na klawiaturze, jak jeszcze kiedyś jeździłem. I właśnie, do tych modyfikacji, co nie, to między innymi, mówię, ciężarówki mam, na naczepy mam. Ściągnąłem sobie ostatnio 2 albo 3 dni temu naczepę własną Arctic. Jest to oczywiście do drewna. Ona jest właściwie tylko do drewna, ona jest używana. Używana, no zapomniałem tego słowa. Dostosowana, o właśnie. O to miałem powiedzieć. Widzę, jestem w mieście Tamuin. Sobie tu zwolnię trochę. W sumie to samemu się zwolnił, tak mam nadzieję. Tutaj troszeczkę ta szosa, no jest szeroka, co nie, niż tutaj w Polsce u nas. I oj, dobrze, jesteśmy już niedaleko miasta Ebano, dobrze. Najbardziej, i jeszcze mam właśnie na Freightlinera FLB, Freightlinera Classic i na Coronado, tylko coś mi się Coronado nie pokazuje w dealerze ciężarówek. No ale nic nie zrobię, pewnie się gryzie z jakimś innym modem. U mnie to tak jest właśnie w menadżerze ustawione. Dobra, sobie tutaj troszeczkę pozwolę przyspieszyć, do 90 mamy. Ale widzę ledwo co daje radę. Znaczy, może nie aż tak. Ale podoba mi się ten ciągnik. W ogóle mi się podoba International, właśnie ten nowy, co dodali do gry, Lone Star. Mi się bardzo podoba ten ciągnik. Powiem tak, no Volvo jest, jeżeli chodzi o silnik, jeżeli się nie mylę, to lepszy. Ale
International też nie jest zły. Nie, nie, nie. No, nie jest zły, powiem. No, ale ten silnik Volvo jednak jest troszeczkę z gry, co nie z... Nie z modów, tylko podstawowa. O, o, o. Właśnie, coś takiego ostatnio mi się pojawia. I to jest właśnie trochę, to jest, no... Ujojoj, tu będzie... Co jest? Oj, nie to, nie to. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem do... Czekajcie, może pozwolę sobie do przodu podjechać. Co jest? A, blokuje. Ojej. Dobry ja. Mówię, te naczepy są zbyt długie, zwłaszcza te nisko podwoziówki. Aj, dobra. Ja sobie tutaj pozwolę. Tak myślę sobie, tylko ja nie wiem, czy ja się wyrobię. Uhuhu. Dobra, może się uda. Może się uda, kto wie. Dobra, jest, udało się. Oczywiście dół. Dobra, 200 spóźnienie, no świetnie. Dobra, zrobiłem tutaj 6. I dobra, bierzemy sobie kolejny zleconko. Zleconko, oczywiście szybki zleceń, bo tutaj mam najprawdopodobniej bardzo długie z miasta Edmonton. W sumie nie tak, nie, w sumie to nie. Widzę, mam 3 zlecenia do jednego miasta, no świetnie, powiem. Ale ja sobie tutaj pozwolę wyjechać z miasta, jak ono się zwało, bo już zapomniałem, Ebano. Właśnie, Ebano. Ja tutaj nic nie mam ciekawego do... No nie, ja tam nie chcę jechać. Dobra, niestety tutaj mi grę skrzaczyło weźmiemy sobie z innego miasta jednak. Dobra, i